Witam serdecznie do działu tutaj kariera Liverpoolem. FIFA 15, kolejne mecze, tym razem miesiąc w grudniu. Gramy u siebie z Sunderlandem. Co tutaj zrobić w składzie? Zmienimy tak, Ture za Chrztyla. Endrickę za Moreno. Kogo by to jeszcze? Rombert wejdzie za Borriniego w napadzie. Henderson wejdzie za Lallanę. Coutinho za Markowicza. No i to wszystko. Tutaj już jest głęboka rezerwa. Więc gramy mecz z Sunderlandem. I tracimy bramkę w 8 minucie. Tutaj błąd Minoleta, którą piłkę parował. Wypuścił ją i nabierz. Ale jeszcze jest dużo czasu, by nadrobić. Zrobił, no i tutaj nie było spalonego, a wystarczyło nogę dać. Ale zda, bo okaza Stalicza, ale ten niestety tylko boczną siatkę uderzył. I Liverpool cały czas przegrywa. Znakomicie teraz Gerrard z najbliższej odległości, a że jednak bramkarz. Instynktownie wybrania to i nie ma bramki. Jest 30 minut gry. Dośrodkowanie Gerard. Enrique! No i znowuż. Mu? Nie. Przestrzelony. No i tym razem dobrze wymijają. I kolejna szansa tutaj, Sturridge, o się wybija i mamy kolejny rzut rożny. 68 minuta, cały czas Liverpool, a nic z tego, cały czas kolejna rzutka, kolejna główka i nie chcę to dzisiaj wpaść. Niestety przegrywamy ten mecz 1-0. Sunderland bronił się w 9 i wygrał ten mecz. Mimo sytuacji jako takich nie udało się bramki wstrzelić w tym meczu. Więc gramy dalej w kolejnym meczu o pewne 3 punkty. A to będzie Liga Mistrzów. Ten mecz będę symulował, bo to już mam pewne sytuacje w tabeli. Także 1-0 po bramce Balotelliego. Dwa zero Sturridge. I na tym się zakończyło. Także pierwsze miejsce na Liverpoolu w Lidze Mistrzów. Teraz mamy mecz z Manchesterem. Dodatkowy budżet transferowy dostałem za awans. Także jest ok. Musimy ustawić teraz skład na następny mecz. No, w ogóle formację jakąś inną. Cztery, pięć, jeden. Teraz jeszcze skład. Markowicz wejdzie.
Lewa. Kogo tu możemy jeszcze dać? Sterling na razie nie. To by było wszystko. Tym ustawieniem, tym składem zagram mecz. Co tu jeszcze jest nie tak? Aha, bo Coutinho jest na rezerwie. Dobra. Musimy ten mecz teraz przynajmniej zremisować, jak nie wygrać. Na Old Trafford będzie ciężko, no ale trzeba spróbować się odbić. I bramka dla Manchesteru w 8 minucie. Czyli bramkę. W tym zamieszaniu w polu karnym. Takie bramki tracić to jest pech. I mamy bramkę na 1-1 Stevena Gerardo. Nie kto inny jak sam kapitan The Reds. Tutaj szczerą bramkę i Manchester. Niesamowita cieszynka całego zespołu i w końcu Gerard głową był. Ale stara Markowicz uderzył tylko słupek. A już było, widziałem tą bramkę. Chrystusie. Ale on teraz to wybronił, to uderzenie znakomicie tutaj. Jednak bramkarz Manchesteru jest cały czas 1-1. Gerard. Główka Ferrani nie wybija. Bo dośrodkowywać. A i złe dośrodkowanie. Teraz lepsze dośrodkowanie Balotelli. Nie ma cały czas, mamy remis w tym spotkaniu. I mamy bramkę na 2-1, 83 minuta. Na Old Trafford sensacja, bo Liverpool prowadzi. Znakomicie tutaj podał Rambert głową i tuż przy słupku. I mamy trzecią bramkę w doliczonym czasie gry, doliczony czas gry. I trzecia bramka tutaj, znakomicie Sturridge podaje. I główka Ramberta, druga bramka w sezonie, druga bramka. Ktoś tutaj w tym końcówce nie zabronił dobrze i Manchester z Southampton, z Sunderlandem raczej, gdzie tam przegrałem. I to wykorzystał, wygrywając to spotkanie w Teatrze Marzeń. No, teraz przegrali z West Hamem, kurde mole. Także mamy 4 więcej. 5 punktów do Chelsea. Straty. 5 punktów do Chelsea. 1 punkt do Manchesteru. Jeden mecz do Manchesteru. 1 punkt. Także nie wygląda to tak najgorzej. Na półmetku. Nie bym miał te 3 punkty za tamten poprzedni mecz. Ale nie ma co już gdybać. Teraz mecz z Arsenalem. Jakbym z Arsenalem wygrał, to bym miał 37 punktów. No ale Manchester może też wygrać. Także no już prześcignimy jednak Arsenal. Także jest tutaj o co się bić w tym meczu. Akurat wszystkie mecze takie najważniejsze teraz mamy pod koniec roku. Także gramy kolejny mecz. I tracimy bramkę w 15 minucie. Arsenal tutaj szczera mocno. Flamini. Minoret bezradny był w tej sytuacji. Mocne uderzenie. Ponar prowadzi, ale mamy jeszcze do czasu na odrobienie strat. Ale teraz Sturridge miał sytuację. Sam na sam z tym bramkarzem szczęsnym.
I tak przestrzelił obok słupka. I znowu Staricz, szczęsny wybrania. Czy to jest sytuacja już któryś w Liverpoolu? I mamy bramkę na 1-1 Daniela Staricza. Znakomity raj tutaj między obrońcami. Uderzył, tym razem szczęsny już był bezradny. I remisujemy z Arsenalem 1-1. Bardzo nacinającym meczu, bardziej w pierwszej połowie wybraniał wszystko. Tutaj Balotelli, no poprzeć, zawiódł siła tego strzału. Tu sytuacje kolejne Staridża, ale nie dało mu się strzelić bramki. Tutaj kolejny strzał, dobrze szczęsny wyszedł. Może jakbym strzelił pod nogami, to byłaby bramka. A tak, tylko burz drożny. To znowu znakomita parada. To wybił. Tyle właśnie z tych sytuacji. Co my mamy dalej? No to będzie koniec chyba grudnia zaraz. Albo jeszcze jakiś jeden mecz. Nasze są dwa mecze. Piąte miejsce, 29 punktów, 31 Arsenal, 32 Manchester, czyli wygrał. Czyli tak 3 punkty straty do Tottenhamu i Manchesteru, to jest jeden mecz. Tottenham ma tak jeden mecz nierozegrany, także jesteśmy cały czas w fazie. Ten mecz będę symulował z Bornej. My to jak najszybciej zakończyć ten grudzień. Jones strzela bramkę. Markowicz remisuje. Druga połowa, cały czas 1-1. Czy tak się ten zakończy? Chyba tak, niestety, tylko 1-1, kurczę. Słabym zespołem nie dało się wygrać. I mecz jeszcze następny symuluję, żeby zakończyć ten miesiąc ze Swansea u siebie. No, chyba u siebie to wygramy. Na wyjazdach ciężko się symuluje. Rombert, kontuzja, żera, szczera bramkę. 2-0 Starwich, także tutaj pewnie wygramy to. 3-0 Markowicz, że pewne zwycięstwo siebie w Swansea. Na wyjazdach ciężko się jednak gra. No i tutaj już jest 1 styczeń, także nowy miesiąc. Mamy 33 punkty, punkt straty do Arsenalu i 2 punkty do drugiego Manchesteru, także jest wszystko dobrze. No szkoda tego meczu pierwszego ze Southampton, gdzie tam 3 punkty dałoby mi teraz praktycznie drugie miejsce bym miał teraz. Drugie miejsce bym miał, bo bym miał 37 punktów i bym miał tylko jeden punkt straty do Chelsea. Tak to właśnie by wyglądało. Ja to jeszcze zobaczę. Wiadomości. Kontrakty się kończą. Na razie ich tam nie będę odnawiał. Glenn Johnson chce odejść. Dobrze. Czyli nie jest najgorzej. Mogło być lepiej, no ale mogło być też i gorzej. Także jesteśmy w czubie tabeli, punkt czy dwa punkty do drugiego miejsca. Nie jest źle. No Chelsea troszeczkę nam odjechała, ale mamy jeszcze dużo sezonu przed sobą. Teraz akurat tych meczów nie będzie dużo, bo gram z Manchesterem u siebie. Potem mam Aston Villa.
Puchar z Rangersami, Sunderland i West Ham, czyli to są akurat drużyny z dolnych rejonów tabeli. Mam tutaj, kto jest na końcu? Aha, Rangersi są ostatni. Potem Southampton, no oczywiście to Southampton też wygrałem. Przegrałem z nimi, a oni są na dole. Barney tak samo z tymi drużynami, które się bronią, ciężko Liverpoolowi grać i ciężko strzelać bramki, bo jest dobrze obrona ustawiona. I dlatego tak właśnie remisujemy i przegrywamy te spotkania. Trzeba się właśnie skupić na tych meczach z dołu, bo z drużynami z czuba tabeli fajnie się gra, nawet się wygrywa, traci się punkty na takich meczach. Także komentujcie ten odcinek, możecie wpisywać w komentarzu, jakich zawodników mam kupić. Otwarte jest okno transferowe. Także mam troszeczkę pieniędzy, 51 milionów na wydanie. I na pewno jakieś rozszerzenie w składzie w końcu zrobię, bo trzeba tą drużynę troszeczkę wzmocnić. Także na razie, cześć.